15 rozdział Ewangelii Łukasza. Ciągle przychodzili do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Faryzeusze i skrybowie szemrali: ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Powiedział im to podobieństwo. Kto z was, mając 100 owiec, gdy straci jedną z nich, nie zostawia 99 na pustkowiu i nie idzie za tą, która zginęła, dopóki jej nie znajdzie? Gdy ją znajdzie, kładzie na swoje ramiona, radując się. Po przyjściu do domu zwołuje przyjaciół i sąsiadów, mówiąc do nich: radujcie się ze mną, bo znalazłem swoją owcę, która mi zaginęła. Powiadam wam, że będzie więcej radości w niebie z jednego upamiętującego się, uznającego się za grzesznego, niż z niezamierzających się upamiętać 99 uważających się za sprawiedliwych. Albo która kobieta, mając 10 drachm, jeśli straciłaby jedną drachmę, nie zapala świecy i nie zamiata domu, pilnie szukając, aż znajdzie? A gdy znajdzie, zwołuje przyjaciółki i sąsiadki, mówiąc: radujcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Taka, powiadam wam, będzie radość przed aniołami bożymi z jednego, który się upamięta, uznając się za grzesznika. Nadto powiedział: pewien człowiek miał dwóch synów. Powiedział młodszy z nich do ojca: ojcze, daj mi przypadającą na mnie część majątku. Podzielił im to, co posiadał. Po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju. Roztrwonił tam swoją majętność, żyjąc rozwiąźle. Gdy wszystko stracił, nastał wielki głód w tym kraju, a on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przyłączył się do jednego z obywateli tego kraju. On posłał go na swoje pola, aby pasł świnie. Pragnął napełnić brzuch swój strąkami, które jadały świnie, ale nikt mu ich nie dawał. Następnie, wejrzawszy w siebie, powiedział: ginę tu z głodu, podczas gdy wielu najemników mojego ojca ma dosyć chleba. Wstanę, pójdę do mojego ojca i powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i wobec ciebie. Już nie jestem godny nazywać się twoim synem. Uczyń mnie jednym ze swoich najemników. Wstał i poszedł do swojego ojca. Gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec, zlitował się, wybiegł, rzucił się mu na szyję i pocałował go. Powiedział mu syn: ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i wobec ciebie. Nie jestem już godny, aby nazywano mnie twoim synem. Ojciec powiedział do swoich niewolników: przynieście najlepszą szatę i obleczcie go. Dajcie pierścień na jego rękę i sandały na jego nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele, zabijcie je, abyśmy jedząc się weselili. Bo ten mój syn był umarły, a ożył, zaginął, a się odnalazł. I zaczęli się weselić. A jego starszy syn był na polu. Gdy zbliżył się do domu, usłyszał muzykę i tańce. Zawołał jednego ze sług i pytał się, co się dzieje, a on mu powiedział: przyszedł twój brat, a twój ojciec zabił utuczone ciele, bo odzyskał go zdrowego. On rozgniewał się i nie chciał wejść. Jego ojciec wyszedł i go prosił, a on odpowiedział: ojcu, oto tyle lat służę ci i nigdy nie przekroczyłem twojego przykazania. Nigdy nie dałeś mi koźlęcia, abym radował się ze swoimi przyjaciółmi.
Gdy natomiast przyszedł twój syn, ten, który przepuścił twój majątek z nierządnicami, dla niego zabiłeś utuczone ciele, a on powiedział mu: dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co jest moje, jest i twoje. Jednak trzeba było się weselić i radować, że twój brat był umarły, a ponownie ożył, zaginął, a się odnalazł. Temat 15 rozdziału Ewangelii Łukasza to kwestia zgubionego i znalezionego. Jest to cudownie błogosławiona rzecz mieć takiego, który mógłby tak dobrze objawiać Boga nie tylko w Jego słowach, ale w Jego dziełach i sposobach, jak Pan Jezus. Możemy patrzeć na nasze grzechy jako na kwestię, która ma być oceniona w świetle sprawiedliwości przed Bogiem. I to jest najważniejsze. Ale nadal w pewnym sensie Bóg wznosi się ponad wszelkie zło i zapewnia sobie prawo do pokazania, jaki jest. I błogosławione jest dla nas to, że Bóg będzie Bogiem pomimo mojego grzechu. Pomimo grzechu. Bóg jest miłością i jeżeli chce być Bogiem, to musi być miłością pomimo wszystkich rozumowań i szemrań serca ludzkiego przeciwko niemu. Bóg będzie działał na to, co mogę nazwać uczucia swego serca i sprawi, że znajdą one drogę do serc ludzi. I to jest powód, dla którego pewne fragmenty Słowa Bożego są tak świeże, niezależnie od tego, jak często do nich powracamy, ponieważ Bóg szczególnie się w nich objawia. Bóg nigdy nie zawodzi. W chwili, gdy mówi i objawia się, zawsze mamy pełne błogosławieństwo tego, czym On jest. To On sam przyszedł z mocą do naszych serc. Błogosławiony Bóg. On nie będzie brał charakteru od człowieka. Musi zająć się grzechem i pokazać, czym On jest i jak go zgładził, ale nadal ponad i przez wszystko będzie manifestował samego siebie. W tym miejscu nasze serca doznają odpoczynku. Mamy ten przywilej, że możemy załatwić swoje sprawy w domu i na łonie Boga. Człowiek nie mógł znieść objawienia się Boga w blasku chwały, więc ukrył je w łasce w osobie Syna Człowieczego. Przyoblekł się w ciało, ale skutek złych i bezdusznych rozumowań skorumpowanego sądu ludzkiego był taki. Zmusił go, czyli Boga, do pokazania się takim, jakim naprawdę był, jako Bóg. Kiedy przedstawiał się jako Mesjasz, Syn Człowieczy, wypełniający prawo i tym podobne, nie była to cała pełnia Boga. Człowiek zawsze odrzucał. Doszukiwał się błędów i narzekał na pewne rzeczy, z którymi nie mógł się zgodzić. Ale naciskając na Chrystusa i ponaglając Go, człowiek zmuszał Go jedynie do pełniejszego ujawnienia się, wypierając Go z tego, czym naprawdę był. W rozdziałach, które to pokazują, dusza zostaje zatrzymana i znajduje się z niezachwianą pewnością w obecności samego Boga, w obecności miłości. Tam otrzymujemy odpoczynek i pokój. Tak więc w tym rozdziale 15 Ewangelii Łukasza był zmuszony powiedzieć całą prawdę, że Bóg będzie Bogiem. Jeśli było coś, co mogło uczynić Boga wesołym i szczęśliwym, jak to jest wyrażone, podobieństwie, w przypowieści, a tak było w przypadku przyjęcia biednego syna marnotrawnego,
On miałby swoją własną radość pomimo sprzeciwu ludzi. To jest to, czemu sprzeciwiają się ludzie. Nie zaprzeczają, że on będzie sądził ludzi. Oczywiście nie mówię tu o wyznawanych niewiernych, o wyznawcach, którzy nie wierzą. Ani jako ogólna zasada nie sprzeciwiają się temu, że Bóg jest sprawiedliwy, ponieważ ich duma każe im myśleć, że mogą go spotkać na tym gruncie. Ale w momencie, gdy on przychodzi, aby mieć całą swoją pełną radość i wydobyć to, co jest radością nieba, człowiek zaczyna się sprzeciwiać. To nie może być wszystko z łaski. Nie może Bóg tak postępować z celnikami i grzesznikami. A dlaczego nie? Ponieważ co się wtedy stanie z ludzką sprawiedliwością? Łaska nie czyni nic ze sprawiedliwości człowieka. Nie ma żadnej różnicy, bo wszyscy zgrzeszyli i zabrakło im chwały Bożej. Chrystus, objawiając światło, udowodnił to, a człowiek tego nienawidził. To, co obniża moralny stan człowieka i przynosi łaskę grzesznikowi, jest tym, czego człowiek nie może znieść. Jest to ustanowienie tego, czym jest Bóg, a zepchnięcie człowieka w dół. Człowiek zawsze stara się czynić różnicę między sprawiedliwością jednego człowieka a drugiego, aby charakter mógł być podtrzymywany przed ludźmi. W Ewangelii Jana, 8 rozdział, czytamy, że Jezus miał przyprowadzonego przed siebie takiego, który według prawa był godny ukamienowania, niezaprzeczalnie winny, aby on, Pan Jezus, mógł odmówić miłosierdzia lub sprawiedliwości. Pomyślano, aby postawić go w tej nierozerwalnej trudności. Oczywiście chodzi o wszetecznicę tego grzesznika, który został do niego przyprowadzony, kobieta złapana na jawnym cudzołóstwie. Gdyby ją wypuścił, złamałby prawo Mojżesza, ale gdyby powiedział, niech będzie ukamienowana, nie uczyniłby więcej niż Mojżesz. Jak więc postąpił? Pozwolił, aby prawo i sprawiedliwość miały swój bieg. Ale kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. Sumienie zaczęło działać. Nie słusznie. To prawda, ponieważ ich charakter był tym, o co się troszczyli, ale jednak chciało to sumienie mówić. I oni uciekli z obecności światła, ponieważ światło ujawniło, czym byli. Udowodniło im, że są grzesznikami. Od najstarszego do najmłodszego wszyscy wyszli. Ten, który miał reputację najdłużej stojącego, był zadowolony, że był pierwszym, który odszedł od tego oka, które przenikało i wykrywało to, co było wewnątrz, i zostawili Jezusa z grzesznicą samego. On nie wykonywał prawa, bo nie przyszedł, aby sądzić. Ani ja ciebie nie potępiam, idź i nie grzesz więcej. To, co zostało tu wytworzone, to światło i miłość. Wtedy zbliżyli się do niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać, a faryzeusze i uczeni w piśmie szemrali, mówiąc, ten człowiek przyjmuje grzeszników i je z nimi. I po tym wszystkim może wydawać się dziwne dla wielu, że jeśli Bóg zszedł tutaj, to nie powinien zwracać uwagi na sprawiedliwość człowieka, ale znaleźć się w towarzystwie celników i grzeszników. To mogłoby zachwiać wszystkimi moralnymi, sprawiedliwymi myślami ludzi. I to jest to, co Bóg musi zrobić, ponieważ są one źle oparte. Przypowieści, podobieństwa te pokazują, z jakim duchem łaska jest przeciwstawiana. Mamy w nich tę wielką i błogosławioną prawdę, Bóg objawiony. Przypuszczam, to znaczy, że człowiek jest w najgorszym i najpodlejszym stanie, w jakim chcecie. Jeden, zredukowany.
do degradacji karmienia się ze świniami. Ale wtedy jest jeszcze coś poza tym wszystkim, co zamierzam wydobyć. Coś, co wasze naturalne serca powinny rozpoznać. Radość ojca z otrzymania z powrotem dziecka. Serce ojca usprawiedliwiłoby się w swoich własnych uczuciach dobroci. Niech stan dziecka będzie jaki jest. Po smutku dziecka, po smutku serca, wśród ludzi, po tym jak Pan Jezus Chrystus przeszedł przez świat i po smutku serca wśród ludzi, po tym jak Pan Jezus przeszedł przez świat i nie znalazł miejsca, gdzie naprawdę złamane serce mogłoby odpocząć, a mógł znaleźć dumną moralność, ale nie znalazł miejsca, gdzie biedne, zmęczone, złamane serce mogłoby znaleźć współczucie i odpoczynek, aby je otworzyć i dać mu życie. Pan Jezus Chrystus, On przechodzi dalej, aby pokazać, że to, czego człowiek nie mógł znaleźć nigdzie indziej, mógł znaleźć w Bogu. To jest tak błogosławione, że w końcu biedne, zmęczone serce, zmęczone swoimi drogami, zmęczone światem, może znaleźć odpoczynek w błogosławieństwie łona Ojca i, czego nie mogło uczynić w żadnym innym miejscu, powiedzieć o sobie teraz, gdy znalazło Boga, może i to w prawdzie serca, jak czytamy w Psalmie 32. Błogosławiony ten, któremu odpuszczono przestępstwo, którego grzech jest zakryty. Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie przypisuje nieprawości, a którego duchu nie ma winy. Tak długo, jak boję się, że zostanę obwiniony, w sercu znajduje się wina. Lecz w chwili, gdy wiem, że wszystko jest przebaczone, nie wyciąga się z tego nic innego, jak tylko miłość. Mogę powiedzieć wszystko Bogu. Jedyną rzeczą, która wytwarza prawdę we wnętrznych częściach, czyli prawdę skrywaną na dnie duszy, jest łaska, która niczego nie przypisuje. To jest sekret Bożej mocy w naprawianiu serc wobec siebie. U ciebie jest przebaczenie, aby się ciebie bano. Jest cała różnica pomiędzy znalezieniem człowieka, który odchodzi od Boga z powodu jego sumienia, a jego znalezieniem w Bogu tego, co prawdziwie uwalnia i uzdrawia sumienie całkowicie skazane. Nie możemy w naszym rzeczywistym stanie, jeżeli jesteśmy pod prawem i uznajemy jego sprawiedliwość, brać go w swoje ręce. Jeśli wezmę prawo, aby uderzyć cię, muszę się samego, się zabić. To jest zbyt ostre, aby to obsługiwać. Człowiek, który chciałby ukamienować cudzołożnicę, musi położyć własną głowę pod ciężarem ciosu. O nędzny człowieku, którym sam jestem. Jeśli jestem człowiekiem, to jestem zepsuty. W tym 15 rozdziale Łukasza mamy przedstawione trzy elementy jednego podobieństwa. Źródłem tego, co jest w tych trzech wszystkich nauczane, jest miłość. Po pierwsze, pasterz, który szukał owcy, która się zgubiła. Po drugie, kobieta, która szukała zgubionego kawałka srebra. Po trzecie, ojciec, który przyjął ponownie zagubionego syna marnotrawnego. W tym ostatnim przypadku nie chodzi o szukanie, ale o sposób przyjęcia syna, gdy ten powrócił. Jest wiele serc, które pragną wrócić, ale nie wiedzą, jak zostaną przyjęte. Pan Jezus mówi, że łaska i miłość Boża okazują się najpierw w szukaniu, a potem w przyjmowaniu. W
pierwszych dwóch przypowieściach, albo częściach tej przypowieści lub tego podobieństwa, mamy szukanie, a w trzeciej przyjęcie przez Ojca. Jedna wielka zasada przewija się przez nie wszystkie. Radością Boga jest szukanie i przyjmowanie grzesznika. On działa w oparciu o swój własny charakter. Bez wątpienia radością dla grzesznika jest być przyjętym, ale radością Boga jest przyjęcie Go. Wypada, abyśmy się weselili i radowali. Nie tylko, aby dziecko było szczęśliwe, że jest w domu. Umiłowani przyjaciele, to jest błogosławiona prawda. To jest ton, który Bóg podniósł i na który odpowiada każde serce w niebie. Jest to akord, który Bóg sam uderza. Niebo odbija się echem i tak samo każde serce tutaj na dole, które jest dostrojone przez łaskę. Jakiż więc dysonans musi wywołać samo osąd? Jezus mówi o radości i łasce Bożej w takim działaniu i stawia to w kontraście z uczuciami starszego brata. Każdej zadufanej w sobie osoby, chociaż opis ten dotyczy w pierwszym rzędzie Żydów. To jest ta nuta, która brzmi z nieba w miłości, którą czytamy w sercu Chrystusa tutaj na dole. I jak to wygląda słodko. W pewnym sensie jest to bardziej słodkie mieć to tutaj niż tam na górze. To tutaj na dole ta miłość Boża, a musi być, jeśli człowiek ma być osiągnięty, jest zadziwiająca. W niebie jest ona naturalna. To tutaj na ziemi, wśród nas, ten Bóg objawił, jaki jest, że ma rozkosz w zbawieniu zagubionych grzeszników i aniołowie pragną w to patrzeć. Pasterz wkłada owcę na swoje ramiona, a on przyprowadza ją do domu, radując się. Czy nie mam racji, szukając zagubionych grzeszników? Czy nie jest to odpowiednią rzeczą dla Boga, aby przychodzić pomiędzy celnikami i grzesznikami? To może nie odpowiadać moralnemu człowiekowi, ale odpowiada Bogu. Jego przywilejem jest przychodzić pośród grzechu, zbliżać się do zrujnowanych grzeszników, ponieważ On może z tego wybawić. Pasterz ma owce na swoich ramionach i cieszy się z tego. On obciąża się nimi, bierze na siebie cały trud. To był jego własny interes, aby to uczynić, ponieważ cenił owcę. Była jego i przyprowadził ją do domu. W ten sposób przedstawia nam pasterza. I tak jest z wielkim pasterzem owiec. On przedstawia jako swój interes szukanie i radowanie tego, szukanie i ratowanie tego, co zginęło. On nawet czyni to swoim zainteresowaniem w sensie miłości i on przyprowadza owce do domu, radując się. Jest w tym siła i moc zbawienia. Ale jak on to robi? Czasami mówimy ludziom, aby szukali Chrystusa. W pewnym sensie jest to słuszne, ponieważ prawdą jest, że kto szuka, ten znajduje. Ale Bóg, On nigdy nie powiedział, przyjdźcie do mnie, dopóki najpierw nie przyszedł do nich. Przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Nie powiedział tego z nieba, bo grzesznik nie mógł tam pójść. Ale ponieważ grzesznik nie mógł pójść do nieba, aby szukać Chrystusa, Chrystus przyszedł na ziemię, aby go szukać. On nie mówi do biednego trędowatego, chodź do nieba, ale on przychodzi sam tutaj i mówi, bądź czysty. Gdyby każdy inny położył rękę na trędowatego, to uczyniłoby go tak nieczystym jak on sam. Ale Chrystus mógł dotknąć mocy zła w trędowatym i nie otrzymać żadnego skażenia, ale rozwiać to skażenie. On mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, i dam wam odpocząć.
Nie można go tu znaleźć tak, jak nie było gołębicy Noego podczas potopu. Wypróbowałem świata na wskroś i jest to morze zła bez brzegu. Przyjdźcie do mnie, a znajdziecie odpoczynek. Kto oprócz Jezusa mógł to powiedzieć? W drugiej części przypowieści podobieństwa jest jeszcze jedna rzecz. Żmudne szukanie tej miłości w poszukiwaniu tego, co zostało utracone. To nie jest owca, ale pieniądz, srebro w domu. Wszystko robi się, aby zdobyć te pieniądze. Kobieta zapala świecę, zamiata dom. Nie mogła się zatrzymać w zadaniu miłości, pilnej, aktywnej miłości, aż do momentu, gdy kawałek srebra został znaleziony. To była jej sprawa i jej zainteresowanie na nowo. A potem mamy radość, gdy jej własność zostaje odzyskana. Ona nadaje ton tym, którzy ją otaczają. Inni są powołani do obcowania z nią. Cieszcie się ze mną, bo znalazłam kawałek srebra, który zgubiłam. I to jest właśnie droga Pana. Tak więc w tej przypowieści mamy tę samą wielką zasadę, co w poprzedniej. Jest to cierpliwe działanie miłości aż do uzyskania rezultatu. W tych dwóch przypowieściach widzę tę wspólną zasadę. Była to radość kobiety, jak i pasterza. Pierwszą wielką rzeczą była energiczna moc i aktywność tej łaski, jak również dobra wola w owcach. I w pieniądzach była zupełna bezczynność. Zarówno pasterz, jak i kobieta robili wszystko. Jednocześnie prawdą jest, że istnieje najważniejsze dzieło, efekt wywołany w sercu tego, który zbłądził i został sprowadzony z powrotem. I dlatego mamy trzecią część przypowieści podobieństwa, która opisuje uczucia wędrowca i sposób jego przyjęcia. Jednym słowem mamy nie tylko sposób działania wewnątrz, ale i przejaw serca Ojca. To nie ocena miłości w tym, który został przywrócony, daje odpowiedź na wszystkie jego myśli, ale manifestacja własnego serca Ojca. Jest ten jeden prosty fakt. Ojciec jest na jego szyi, całując go, i to mówi mu, jakie jest to serce. Tutaj Pan podejmuje sprawę, odpowiadając na zastrzeżenia faryzeuszy co do przyjmowania przez niego celników i grzeszników. Mówi, ja wezmę przypadek człowieka, który został sprowadzony do degradacji karmienia się ze świniami. Musimy pamiętać, czym były świnie dla Żydów. Założę, że jest on tak zły, tak bezwartościowy, jak tylko chcecie. A wtedy pokażę wam, czym jest łaska, czym jest Bóg. Ale uwaga, czy żyjemy w upadku, czy żyjemy w upadku, czy nie? Wszyscy odwróciliśmy się od Boga. Młody człowiek był tak samo wielkim grzesznikiem, kiedy przekroczył próg swojego ojca, jak i wtedy, kiedy karmił się ze świniami w dalekim kraju. Zdecydował się działać niezależnie od Boga, a to jest grzech. On bez wątpienia zbierał owoce, ale to nie jest nasze pytanie. W pewnym sensie konsekwencje jego grzechu były łaskami, ponieważ pokazały mu, czym był jego grzech. Człowiek jednak czyni rozróżnienie pomiędzy grzesznikami. Tak więc Pan Jezus Chrystus stawia przypadek, w którym grzesznik jest posunięty nawet w ludzkim osądzie do najpełniejszego stopnia upodlenia i zła, pokazując, że to nie odrzuca łaski Bożej, że łaska Boża go nie odrzuca. Przypadek, który wspaniale pokazuje prawdę, że jeśli grzech obfituje, to łaska o wiele bardziej obfituje. Ten młody człowiek wychodzi, jak czytamy w wersecie 13, aby czynić swoją własną wolę. I to jest sekret wszystkich naszych grzechów. Czynienie swojej własnej woli. Nasze dziecko grzeszy przeciwko nam, a my to czujemy. My grzeszymy przeciwko Bogu i nie czujemy tego.
Wszyscy jesteśmy dużymi dziećmi. I tam roztrwonił swój majątek w rozrzutnym życiu. Każdy człowiek, który żyje ponad stan, wygląda na bogatego. Tak samo grzesznik marnujący swoją duszę wydaje się szczęśliwy. A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w tej krainie i zaczął być w niedostatku. Poszedł więc i związał się z mieszkańcem tego kraju, a ten wysłał go na swoje pola, aby nakarmił świnie. I chciałby napełnić swój brzuch plewami, które jadły świnie, ale nikt mu nie dał. W dalekim kraju nie ma dawania. Szatan sprzedaje wszystko i to drogo. Nasze dusze są ceną. Jeśli sprzedasz się diabłu, dostaniesz plewy. On nigdy nic ci nie da. Jeśli chcesz znaleźć dawcę, musisz przyjść do Boga. Serca nie są łatwe na świecie. Zostaw człowieka na kilka godzin samemu sobie, a wkrótce będzie w niedostatku. Zaczął być w niedostatku, ale jego wola nie została jeszcze dotknięta. Jest bardzo mało serc, które doszły do pewnego momentu życia, nie zaczynając być w niedostatku. Idą szukać w przyjemności lub w upadku czegoś, co by ich zaspokoiło. Ostatnią rzeczą, o której myślą, jest Bóg, a dopiero potem, gdy są przekonani, że nic innego im nie wystarczy, nigdy nie myślą o domu Ojca, bo Go nie znają. Jeżeli rzeczywiście myślą o Bogu, to w sądzie, a nie w łasce. Tak też było z marnotrawcą. Gdy przyszedł do siebie, rzekł, iluż to najemnych sług ojca mego ma chleba pod dostatkiem i to dosyta, a ja tu ginę z głodu. Powstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i przed tobą, nie jestem już godzien nazywać się synem twoim, uczyń mnie jednym z najemnych sług twoich. Nie rozumiał jeszcze, jak zostanie przyjęty, ale rozumiał, że w tym domu była miłość. Właśnie najemni słudzy mieli chleba pod dostatkiem i na zapas. Rozumiał też, że nie tylko był głodny, ale i umierał z głodu. Wszystko było tam szczęśliwe, sami służący byli szczęśliwi i wszystko skończyło się z nim tam, gdzie był. Potrzeba jego stanu, wszystko powiedziało mu, że musi wrócić. Powstanę. Każda dusza, która wraca do Boga, jest w ten sposób doprowadzona do przekonania o dobroci w Bogu. To samo widać u Piotra. Idzie, upada u stóp Jezusa i mówi, odejdź ode mnie, bo jestem człowiekiem grzesznym, Panie. Co za niekonsekwencja. U stóp Jezusa, a jednak mówi mu, żeby odszedł. I zawsze jest ta pozorna niezgodność, gdy jest praca nad sumieniem i uczuciami. Bóg staje się dla nas niezbędny, a jednak sumienie mówi, jestem zbyt grzeszny. Piotr czuł swoją bezwartościowość, że Jezus był zbyt święty, zbyt sprawiedliwy, aby być takim jak on, a jednak nie mógł się powstrzymać od pójścia do Niego. Cóż, marnotrawny syn wraca i mówi, ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i przed Tobą i nie jestem już godzien nazywać się Twoim synem. Nie rozumiał, czym jest jego ojciec, jakim jest jego ojciec, kim jest jego ojciec, czym jest serce ojca. Cieszył się, że jest w domu ojca, ale nadal mówił, uczyń mnie jako jednego ze sług Twoich, było jego myślą. On oceniał miłość Ojca w pewnym stopniu przez poczucie tego, czym był i w jakim złu się znajdował.
myślał, aby znaleźć się na miejscu sługi, teraz jest wiele serc w tym stanie, obniżających standard tego, co ojciec musi czynić, do pewnego rodzaju dostosowania do ich kondycji. Nie mówię o pozytywnej samowoli. Oni mają jeszcze resztki legalizmu i chcieliby zająć miejsce sługi w domu. Uczyń mnie jednym z twoich najemnych sług, lecz to nie uczyni dla ojca, choćby uczyniło dla syna. To nie wystarczy ojcu, choćby wystarczyło synowi. Byłoby to ciągłym nieszczęściem dla serca ojca mieć syna w domu jako sługę. Nie byłoby to też świadectwem dla sług domu co do miłości ojca. Ojciec nie może mieć synów w domu jako sług, a jeżeli jego bezgraniczna łaska sprowadza ich, to musi pokazać sposób przyjęcia, aby był godny miłości ojca. Marnotrawca nie został jeszcze doprowadzony do gruntownej pokory. Nie czuł, że musi być łaska albo nic. Ojciec nie daje mu nawet czasu na powiedzenie: uczyń mnie jednym z twoich najemnych sług. Pozwala mu powiedzieć: zgrzeszyłem przeciw niebu i przed tobą i nie jestem już godzien nazywać się twoim synem. Ale nie więcej, bo jest na jego szyi i całując go. Jak może powiedzieć: uczyń mnie najemnym sługą, kiedy ojciec jest na jego szyi, wytwarzając świadomość, że jest synem? Sąd marnotrawcy o ojcu musi być teraz wyciągnięty z tego, czym ojciec rzeczywiście jest dla niego, a nie z jakichś abstrakcyjnych rozumowań na ten temat. Jeden był ojcem, jeśli drugi był synem. I w ten sposób naprawdę otrzymujemy Ewangelię łaski Bożej. To nie jest praca maniakalnego umysłu nad tym, czym jest przed Bogiem, czym jestem przed Bogiem, ale objawienie przez Ducha Świętego tego, czym jest dla mnie ojciec. A jeśli on jest ojcem, to ja jestem synem. Zatrzymuję się nad tym, ponieważ wiem, że jest tak wiele dusz, które nie wykazują, że otrzymały ducha przybrania, ani nie wiedzą, czym są jako synowie w domu ojca, ani nie znajdują w nim swego odpoczynku. Pomyśl, zobacz ponownie sposób, w jaki marnotrawca został tutaj przyjęty. Jego umysł został odnowiony i mówi: powstanę i tak dalej. Ale zanim zdążył dotrzeć do domu ojca i powiedzieć to wszystko, kiedy był jeszcze bardzo daleko, czytamy, że ojciec widzi go i lituje się nad nim. Droga syna jest teraz zagubiona w miłości ojca. Ojciec wychodzi mu na spotkanie, spada mu na szyję i całuje go. Synu, w synu nie ma nic poza wyznaniem niegodności. Po jego przyjęciu jesteśmy niejako pozostawieni, aby odkryć, jakie były jego myśli i uczucia na podstawie naszej wiedzy o tym, jaki jest ojciec. Tak oto wygląda ocena zbawienia. Jesteśmy pozostawieni, aby odkryć, czym jesteśmy w miłości ojca. Ojciec jest na szyi jego, podczas gdy wszystkie łachmany z dalekiego kraju są na jego glebie. Ojciec nie zatrzymuje się, aby go o coś zapytać. Wie, że postąpił bardzo źle. Widział to bardzo dobrze. To nie jest kwestia sprawności u syna. Ojciec działa dla siebie, godnie dla siebie jako ojca. Ma go na karku, bo ojciec uwielbia tam być. Ale jest jeszcze jedna rzecz. Słudzy są wzywani, aby wprowadzić go do domu w sposób odpowiedni, aby się weselić i cieszyć. To wiedza o miłości ojca sprawia, że czuję się tym, czym jestem. Ale jeśli wiem, że moje grzechy są odpuszczone, a ojciec jest na mojej szyi, całując mnie, to im więcej wiem o moich grzechach, podczas gdy znam miłość ojca, tym jestem szczęśliwszy. Przypuśćmy, że kupiec ma zobowiązania, o których wie, że nie jest w stanie ich spłacić. Bałby się przejrzeć swoje księgi. Gdyby jednak dług został spłacony, a on miałby pewność,
że po zapłaceniu wszystkiego będzie miał ogromny fundusz bogactwa. Gdyby zrobił to jakiś przyjaciel, nie bałby się już zaglądać do tych ksiąg. Odkrycie rozmiaru jego zobowiązania tylko wzmocniłoby poczucie miłości jego przyjaciela. Gdyby zamiast 1 000 000 złotych znalazł, że jego dług wynosił 100 000 000 złotych, powiedziałby, dlaczego to jest lepsze niż myślałem. Ale gdyby szukając dalej znalazł kwotę 1 000 000 000 złotych, cóż, nigdy nie byłoby takiego przyjaciela jak ten mój przyjaciel. Łaska oddaliła wszystko, cały efekt odkrycia grzechu, kiedy znamy przebaczenie, jest tylko po to, aby wzmocnić miłość i zwiększyć radość. I jeśli ojciec mnie całuje, to sama świadomość, że robi to, gdy jestem w moich łachmanach, dowodzi, jakie to jest przebaczenie. Nie ma nikogo na całym świecie, kto nie myślałby o moich łachmanach, zanim znalazł się na mojej szyi. Lecz ojciec rzekł do swoich sług, przynieście najlepszą szatę, włóżcie ją na niego i włóżcie pierścień na jego rękę i buty na jego stopy i przynieście tu utuczone ciele i zabijcie je i tak dalej. Bóg okazuje swoją miłość do nas jako nędznych grzeszników, ale potem przyodziewa nas z Chrystusem. On wprowadza nas do domu, w którym są słudzy, z niczym innym, jak tylko z całą czcią, jaką może na nas nałożyć. Jego miłość przyjmuje nas w naszych łachmanach, ale tutaj ta sama miłość działa w inny sposób. On wprowadza nas do domu tak, jak chciałby, abyśmy tam byli z jego myślą wyrażoną o wartości syna. W Łukasza 15 rozdział czytamy opis tłustego cielca, najlepszej szaty, pierścienia i uczty. Myślą ojca było, że syn jego był wart tej szaty i tak dalej, i że był godny, aby on go dał. Jak mało godnym byłoby dla ojca działającego w łasce trzymać go jako sługę w domu. Być może są tacy, którzy uważają, że bycie sługą w domu to pokora. To nie jest pokora. To jest tylko nieznajomość myśli ojca. Jeśli czytam w Słowie Bożym, aby mógł okazać przeogromne bogactwo swej łaski, w swej dobroci względem nas przez Chrystusa Jezusa, jeśli bowiem zaczniemy od tego końca, od umysłu i łaski Ojca, czy byłoby godne, aby On umieścił nas w domu z ciągłą pamiątką naszego grzechu i hańby, naszej dawnej hańby i degradacji? Jeżeli było tam jakiekolwiek poczucie wstydu, najdrobniejszy ślad dalekiego kraju, czy byłoby to godne Ojca? Nie. Czciciel raz oczyszczony nie ma już sumienia grzechów. Nie mamy żadnej świadomości grzechu, gdy raz zostaliśmy oczyszczeni. Stan, który znajduje swoje miejsce w domu Bożym, musi być godny Boga. Być może nasze nędzne, niewierzące serca mogą powiedzieć, ach, to będzie całkiem prawdziwe, kiedy tam, kiedy naprawdę w domu Ojca. Pozwólcie mi zapytać, czym jest wiara. Wiara sądzi tak, jak Bóg sądzi. Widzę grzech w świetle świętości Boga, osądzam go najprawdziwiej, gdy widzę jego sprzeciw wobec niego i hańbę, jaką mu przynosi. Uczę się też łaski w sercu mojego Ojca. Ten, kto wierzy, potwierdza, że Bóg jest prawdziwy. Wiara jest jedyną rzeczą, która daje pewność, rozumowanie nie. Rozumowanie może być całkiem dobre w sprawach tego świata, ale jeśli Bóg mówi o czymś, wiara to przyjmuje. Wiara przybija pieczęć. Nie, że to może być możliwe, ale że Bóg jest prawdziwy. Mając to, jestem tak pewny, że to wiara, jakbym był teraz już w niebie. Jestem w okręgach niebieskich. Tak jak dawniej Abraham uwierzył Bogu, nie w Boga, choć to też jest prawdą, ale Bogu,
Bogu uwierzył, że to, co Bóg powiedział, było prawdą. I to jest to, co powinniśmy robić. Pierwszym punktem jest wierzyć Bogu, co On mi mówi, jeżeli jestem wierzący w Jego Syna, że moje grzechy i nieprawości nie są więcej pamiętane. I ja w to wierzę. I wierzę, że mam życie wieczne. Grzechem jest wątpić w to. Jeżeli nie wierzę w to, o czym On mnie zapewnia, to mylę się przed Bogiem. Grzechem jest nie wierzyć, że jestem synem, że jestem w Bożej obecności bez plamy grzechu przez krew baranka. Wiara w to wierzy. Gdyby to była tylko moja własna sprawiedliwość, musiałaby być rozdarta na strzępy. Ale to jest krew baranka. I co ona zrobiła? Oczyściła z połowy moich grzechów? Pytanie brzmi, jak Bóg ocenia swoją krew? Czy myślisz, że Bóg ogranicza skuteczność krwi Jezusa? Nie. On mówi, że ona oczyszcza od wszelkiego grzechu, od całości grzechów, od wszystkich grzechów. Jeśli spojrzymy dalej, to jest to, który sam z siebie obnażył nasze grzechy w swoim ciele na drzewie, który sam w swoim ciele niósł nasze grzechy na drzewie. Czy to są jakieś moje grzechy? To są moje grzechy. Jeśli moja dusza zna z jednej strony wartość, jaką ma dla Boga krew baranka, to z drugiej strony wie, że to wszystko wynika z miłości Ojca. Złą rzeczą byłoby wątpić w tę miłość, tak jak złą rzeczą w przypadku marnotrawcy, gdy ojciec go całował, byłoby powiedzieć, mam na sobie łachmany z dalekiego kraju. Czy on wtedy myślał o swoich łachmanach jako o przyczynie, że nie powinno być tego wyrazu miłości, który był w sercu jego ojca? Kiedy więc widzę taki charakter? Jaki charakter daje mi Chrystus? Jaki jest Bóg wobec mnie jako grzesznika, a był do tego zmuszony przez samowystarczalność faryzeuszy? Wątpliwości ludzkiego serca są uciszone przed taką łaską. Czy jest tu ktoś, kto powiedziałby, że boska łaska usankcjonowała grzech? Niech taki ktoś, jeśli tu jest, odczyta swój sąd w duchu starszego brata. Niech jednak nawet taki zobaczy, jak łaska przemawia do niego. Ojciec wyszedł i prosił go, tego nieszczęśnika, tego starszego brata, nie tylko biednego marnotrawca, ale nieszczęśnika, który nie miał udziału w ogólnej radości. Słudzy byli zadowoleni, mówią, brat twój przyszedł, a ojciec twój zabił dla niego utuczone ciele, ponieważ przyjął go bezpiecznie i zdrowo. Wszyscy chwytają ten ton, oprócz jednego. A kim on był? Człowiek, który myślał o sobie i o własnej sprawiedliwości. Dlatego wyszedł jego ojciec i prosił go, zwróć uwagę na to, aby wasze serca nie obracały kwaśność miłości i łaski, jaką Bóg okazuje współgrzesznikowi. Zwróćcie uwagę na to. Nie chciał wejść. Ojciec usprawiedliwia go. Wypadało, abyśmy się weselili i radowali, albowiem ten twój brat był umarły, a znów żyje, zgubił się, a odnalazł się. Ale on pozostał poza i nie miał żadnego szczęścia i żadnej radości, ale zamanifestował sprzeciw serca wobec bogactwa łaski Ojca. Czy znasz w ten sposób Boga? Sami też byście się poznali? Niech tak będzie. To rzeczywiście dobrze, ale nie walczcie z tego powodu o serce Boga. Jak mogę poznać serce Boga? Czy przez zaglądanie do własnego serca? Nie, ale przez poznanie go w darze jego Syna. Bóg, z którym mamy do czynienia, to Bóg, który dał swojego Syna za grzeszników. A jeżeli tego nie wiemy, to nie znamy go wcale. Nie mówcie do Boga, uczyń mnie jednym z twoich najemnych sług. Służba musi wynikać ze znajomości samego siebie.
nie stawiaj oceny własnego serca jako dobroci Bożej. Nasze serca mają taką tendencję, aby zawrócić do legalizmu i uważać to za pokorę. Jedyną prawdziwą pokorą, siłą i błogosławieństwem jest zapomnienie o sobie w obecności i błogosławieństwie Boga. Możemy być przyprowadzeni tam przez proces uniżenia, ale to nie jest tylko w myśleniu o sobie, że jesteśmy prawdziwie pokorni. Mamy przywilej zapomnienia o sobie w miłości Boga i naszego Ojca, który jest miłością do nas. Panie, spraw, abyście przez Jezusa poznali jako biedni grzesznicy Boga tak objawionego w miłości.